Drodzy, w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale od pierwszego wiersza takie znajdujemy słowa. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Drodzy, nie wiem, jak to się dzieje, ale biurko, które jeszcze tydzień temu było biurkiem gotowym do pracy, wysprzątanym, jak widzicie, w ciągu tygodnia zapełnia się różnego rodzaju dokumentami, pismami. Można by powiedzieć, że panuje wokół mnie duży bałagan. Ale nie jest to chyba żadną tajemnicą, że każdy ma na swoim biurku tak zwany uporządkowany bałagan, albo każdy powinien mieć. Ja też taki uporządkowany bałagan mam. Dlatego, że za chwilę zabieram się za sprzątanie i każda z tych rzeczy trafi we właściwe miejsce. Jedne do kosza, drugie na półkę. Dokumentacja i druga dokumentacja do dokumentacji, kalendarz na ścianę, umowy do umów i w ciągu kolejnej pół godziny to biurko znowu zostanie przygotowane do tego, by móc na nim spokojnie pracować. Pół godziny, tyle potrzebuje czasu. Ale kiedy spoglądamy na nasze życie, to można zadać sobie pytanie, czy przypadkiem my nie tyle nie żyjemy w chaosie, ile sami często taki chaos w swoim życiu tworzymy, dlatego że to wszystko, co w nas jest, nie ma właściwego miejsca, nie jest uporządkowane i porządek, który wydaje nam się, że mamy, często jest tak naprawdę tylko i wyłącznie ukryciem bałaganu. Dlatego to dzisiejsze słowo jest słowem zachęcenia. Po pierwsze jest słowem wielkiej obietnicy, ale jest też słowem zachęcającym nas do tego, by znaleźć właściwy punkt odniesienia i cel naszego życia. Kiedy mamy taki punkt, kiedy wiemy, co jest celem, co jest punktem odniesienia, wtedy nawet z największego chaosu i bałaganu jest nam prościej, nie tyle łatwo, ale jest nam prościej wyjść. I można by powiedzieć, że ten tekst jest takim przesłaniem na ten nowy rok, który przed nami się otwiera. By to właśnie Chrystusa może na nowo, może odnaleźć, a może zwyczajnie zrozumieć to, że Chrystus może być tym punktem odniesienia, dzięki któremu nie tylko ten nadchodzący rok, ale każdy kolejny dzień, który będzie otwierał się przed nami, będzie dniem, który daje nam właściwe ukierunkowanie. I z radością będziemy mogli kroczyć, będąc pewni tego, że nawet jeśli się pogubimy, to będziemy w stanie uporządkować swoje życie, bo jest ten, który nadaje temu życiu sens. Ten, który jest drogą, prawdą i życiem. A teraz czas zabierać się za porządki.